No i elegancko. Zebrałem sobie wszystko, co było do zebrania. No to już widzicie, nasi ten... ludzie pracują. Zabierzmy sobie paliwo. Ten już trochę wyjechał. Chociaż chyba mamy tam kanister zapasowy. O, można zatankować przecież. Nie pomyślałem o tym wcześniej, żeby tankować z wyprzedzeniem. Jakoś takie miałem wrażenie, że muszę zużyć całe paliwo, żeby zatankować nowe. Możemy sobie pojechać teraz prosto do twierdzy Christobrodego. Może po drodze zahaczymy o te miejsca. Strasznie nieprzyjemny dojazd, co? Może dlatego, że ten GPS próbuje zahaczać o drogę. Mamy kolejny obóz. Tym razem go wyczyściłem do zera, to znaczy znalazłem wszystkie złomy. Nie wiem, czy to wpłynie trochę na ilość pozyskiwanych elementów stamtąd. Ale z reguły na każdy obóz jest 20, nie sądzę, żeby to się jakoś zmieniło. Ot, po prostu... Pomóżmy. To się dostaje punkty doświadczenia. Myślę, że Max by się nie podzielił. To znaczy, on jest takim bardzo pragmatykiem. To znaczy, to jest dobry koleś, nie? W porządku. Jest gość, ale... Ale... Tak chyba wychodzi z takiego założenia, że jak ktoś sobie nie potrafi poradzić na pustkowiach sam, no to... To może lepiej zakończyć jego cierpienie wcześniej. Znaczy... Po co mu pomagać przetrwać, skoro i tak sobie nie poradzi, nie? Nie wiem, czy to jest dobra logika, czy nie? Trudno powiedzieć. Zobaczymy, gdzie jest ten typ od treningów. A, tam. No to może kiedy indziej. Może przy innej okazji trzeba uważać, żeby nie zgromadzić za dużo tych punktów. Bo potem nie będę mógł ich wydać. Trzeba wydać wszystkie naraz, a nie zawsze umiejętności jest tak dużo, by wszystkie... Chociaż chyba... Coś on zauważył tutaj, ale... Tam już jest baza, to już jesteśmy na tyle blisko, że... No, zahaczymy sobie o ten obóz. Kto wie, może coś się znajdzie. Potem pojedziemy do... Potem sobie pojedziemy... Znaczy, sprawdzimy sobie warsztat, to tak. Rozwalmy tą wieżę, jak już tu jestem. Jest dużo, dużo takiego jeżdżenia. No dobra, dobra, dobra. Jak będzie coś ciekawego, to was na pewno zaproszę. Oho, już myślałem sobie, dobra, jedziemy. Aha, jakiś nowy... Ale kurde, dostał, patrzcie na goście. Jednym strzałem to czołowe zderzenie. Ten jest załatwiony. Cholera, no nie mogę się oprzeć. Muszę te części sprawdzić. Zresztą nasz uroczy, garbaty łajdak naprawi w tym czasie chociaż trochę auto. Muszę się przyjrzeć tym rzeczom, tym do jakiego stopnia można... Teraz niestety, kurde, 400 złomu to nie jest dużo. Potrzebuję znacznie więcej na rozbudowę. Zresztą przyjrzymy się temu wszystkiemu. Ale zobaczymy, co też Christobrody ma nam do zaoferowania. Tu po lewej stronie jest jakiś obóz, na minimapie go widzicie, ale nie wiem, jak do niego dotrzeć. Znaczy, wjechałem tam na górę, jakoś mi się udało wskoczyć, ale to nie było tam, to musi być jakiś tunel tutaj. Może się kiedyś przejadę dookoła i... Fajny ten statek, widoczny z daleka. Tylko bawią się tam w niewolnictwo, nie jestem fanem, szczerze mówiąc. No ale taki jest ten świat, to jest też coś, co Max do jakiegoś stopnia zaakceptował, ale za każdym razem, jak miał okazję walczyć z tym, to podejmował tą walkę. Tam w ogóle mnie interesuje, bo tam kobieta jest, nie? I, a wiecie, kobieta z dzieckiem, a Max miał...
żonę, nie? I córkę. I... sami rozumiecie. Dostrzegam tam pewne punkty wspólne tych historii. Trzeba będzie się przejechać po tych pustkowiach i poszukać tych rzeczy, no to prędzej czy później. O, zobaczcie, tutaj jest. Zbierz ekipę, która będzie gromadzić dla ciebie złom, gdy gra jest wyłączona. Wymagane połączenie jest się... No to ciekawe. Ciekawe. Ale po co jest wymagane połączenie z siecią? Skoro gra jest wyłączona. A, dobra, mniejsza z tym. I tak pewnie dużo nie zbiorę, bo rzadko bywam offline, cały czas tnę w to. So, killer. Little Count Carburetor says you need to bust through the jaw. I'm going to Gastown. Sure you are. Now me, I know a lot about Gastown and the jaw. I trade goods in and out of there all the time. You want something? Say it. Ain't no sweet talking to you, is there? All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. And Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieved Dimrim of this talon. By force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square. Okay. Okay, jest elegancko. Chociaż walki z konwojem cały czas... Dobra, niech się pozaznaczają te miejsca. Walki z konwojem... nie jestem wielkim fanem. Coś tu ciekawego jest jeszcze. Tamte biurka i tak dalej, dobra. Muszę wzmocnić Magnum Opus. W tych walkach potrafię nieźle oberwać. One są fantastyczne i tam się nie dostanę ciągle. Mam nadzieję, że uda się tą kobietę wyciągnąć z tego bajznu. Tutaj już dostarczyłem złom, ale tu widzę kolejną kupę złomu trzeba by chyba dostarczyć. Zbuduj średni magazyn złomu, użyj więcej rozwój twierdzy. 1000 złomu dostarczyć, no chyba was pogięło. Wygląda na to, że czeka nas potyczka. Nie do końca wiem, w którym miejscu ta potyczka nas czeka. Ciągle tu jest zadanie oznaczone. Ach. Oczywiście, że tak. Ale zajrzyjmy do warsztatu. Bo mamy nowe rzeczy, na które raczej nas nie będzie stać. Warsztat. Wzmocnienie. 300. Pręty dla straszaków, ok. Jakieś amortyzatory. Niskie zawieszenie. Jeszcze mnie interesuje to, te ostrza. Dzięki czemu oni nie, nasi przeciwnicy nie będą mogli wskoczyć na Magnum Opus. Coś w kwestii silnika można zrobić. Niestety brakuje mi, ale zwiększenie przyspieszenia. Prowadzenie jest... Ja lubię kiedy to prowadzenie jest łatwe. To zwiększenie przyczepności na asfalcie? Gdzie, ktoś tu widział asfalt? Ostatnio? Ja nie bardzo. Dobra, pojedziemy opusem. Można oczywiście wybrać inny pojazd, ale... Some bandit called Dimrim has a jag tip for the harpoon, called the talon. I'm gonna take it from him. Indeed, yes, we need something stronger. Yes, but I doubt anyone will give this talon up without a fight. I need it, I go get it. What happens, happens. Bardziej ten Max czasami przypomina takiego brytyjskiego kibola.
Podjedziemy sobie tutaj, wydać punkty doświadczenia? Pewnie, że tak. A potem poszukamy. Tu jest ta karawana. Trochę żeśmy wokół niej jeździli. No dobra. No to jazda, moi drodzy. Przygody czekają. Kurde, ale mnie dwa wozy dopadły. Nie zdążyłem nic zrobić. Trochę jestem załatwiony, co? Okej, może nie będzie tak źle. No proszę. Tylko czekam, aż wyjdą, żeby ich tu połamać brutalnie. Fajny wózek, co? Might be able to roll up closer in this. Piękny jest. Wiecie co, ja go oddam, a potem wrócę na szlak. Tu się jakiś strasznie tym... Obraz się zmienia, widać, że coś kurde mistycznego się dzieje. Open your potential. Kim on jest właściwie? Tylko dwa żetony? O, jestem rozczarowany mocno tym faktem. Myślałem, że mam znacznie więcej. Chyba jest możliwość sprawdzenia tego gdzieś, ale... okej. Może tutaj w to jedzenie, ten metabolizm? Nie, w paliwo. Chociaż paliwo nie przydaje się tak bardzo, nie? Dobra. Niech będzie. Broń biała. Potem jakby... Już teraz mam taką umiejętność, że udane parowanie w dobrym momencie potrafi odebrać broń przeciwnikowi. I to wtedy to odebranie w połączeniu z tą umiejętnością może mieć sporo sensu. No nic, poszukajmy sobie innej wycieczki. Jest jakiś obóz, mi jest potrzebna woda. Po drodze rozwaliłem trochę pojazdów. Ale nie, musiałem tędy. Cześć, chłopaki. Wow. Tamten wybuch. Biegnie następny. Dobra. Zostałeś tylko ty, koleżko. Nigdy nie wiem, czy... Niesamowicie, jak on walczy. Może bardziej powinienem wykorzystywać elementy otoczenia, cholera wie.
Ci tarczownicy to kurde jest strasznie ciężki orzech do zgryzienia. Dobra, oni mają tu wodę. Tu gotują, ale teraz gdzieś tu jest woda, na pewno. Mamy tu też trochę złomu do przeszukania. Jest tu. Tylko tej wody nie mogę zlokalizować. Za bardzo. Przydałby się trochę jedzenia, bo co teraz wodę nabiorę? To ta woda, cholera, będzie... Ta woda będzie mi potrzebna na uzupełnienie zdrowia. Spróbujmy tu wejść na górę. Teraz mogę zeskoczyć tam do Magnum. Mamy naboje. Co nam się porobiło? Okej. Gdzieś tu musi być. Kurde, w ogóle ten obóz jest jakiś nieszczęśliwy. Najpierw szukanie wejścia. Strasznie długo. Teraz szukanie wody obiecanej. Ponownie strasznie długo. O, mamy skrzynkę. Tu zawsze są jakieś ciekawsze rzeczy. Chce się złomu więcej albo coś. A właściwie nie ma aż tak dużo. Gdzież jest ta woda do diabła ciężkiego? No, to na pewno nie jest, to są jakieś garnki. Wygląda to, że straciłem tylko masę życia i nic nie skorzystam? Potworne. Nie do wiary. Tam jeszcze nie sprawdziłem, co? Nie, to tylko kibelek. Jeszcze sobie, patrzcie, jacy kulturalni, kurde. A tędy bym się nie dostał tutaj nawet. O, jest. O, rany boskie. Pierwszy raz się spotykam z takim obozem, w którym muszę tak dużo czasu spędzić. Mam nadwyżki, dzięki zdolności. To mogę jeszcze się napić i uzupełnić. Okej. Okay. No dobra. Pora poszukać dalszych przygód, nie? No to jesteśmy. Gdzieś tutaj ma jeździć ta karawana. Ale miałem starcie z wredniakami gdzieś. Pracuj, pracuj. O tak. No, bracie, ale te z tamtym to się nieźle spotkałem. Dimrim's convoy. It's on the move. The guards are in our favor. We hunt him down with the magnum opus and then... Zauważył tą. Tam jadą. Dobra. Wiesz co, ty musisz to naprawić i tak. Cholera jasna. On będzie, nie, on będzie pewnie jeździł w kółko. I tak potrzebuje Magnum Opus naprawić, nie? Bo nie ma co się z nimi potykać. Próbujmy go oznaczyć na mapie. To, że ucieknie, to było do przewidzenia, co? Byłem za bardzo zajęty tą rozróbą tutaj. Chmura kurzu. Trochę jest tych wozów, co? Jak z benzyną stoi mnie najlepiej. Nie wiem, czy mam kanister zapasowy. Nie zawsze go widać. Dobra.
będziemy ich eliminowali jednego po drugim. No, może trochę potrwać. Źle w niego wjechałem, co? Ach. Ale widzę, że to jemu też poszło nie najlepiej. Zdobyłem kolejne poziomy i znowu Griffa się pojawił. To nie jest jeden, to nie jest jakiś tam super silny ten konwój, widziałem gorsze. Ale mnie zmylili. Jeden pojechał w prawo, drugi pojechał w lewo. Cwaniaki. Gorzej, że ten goni z tyłu. Cholera, nieźle. Tego trzeba uważać. Spróbujemy go tu. Okej. Ten ma odkryty ten zbiornik z paliwem. Okej. To jesteśmy sam na sam. Mamy go zniszczyć, nie przejąć. To daje nam trochę swobody, co? Ale nie mam w co przycelować tutaj zupełnie. Twardy jest. A nie tak twardy jak Magnum. Oh shit. Tego nie przewidziałem. A jeszcze jeden mocny strzał i będzie po nim. Tylko żebyśmy nie trafili na jakiś obóz. Kurde, dymi z tyłu. W sumie dobrze poszło. Dobrze poszło, że wcześniej nie brałem tych... Zainstaluj z przodu, zainstaluj z tyłu. Wracajmy, bo jak tu ma ktoś nadjechać. So this is a talent. How does this help me? It's fashioned into a Hordor, an unprofane figure made to bring luck amongst these heathen. This is a job for Cheat. Yes, Cheat. He's a master of projectile and weapons and blastings. He'll know what to do with it. Dobra, pojedziemy do Cheata, skoro tak sugerują. Zobaczymy, czy po drodze jest nic ciekawego. Tu po drodze nam się nie trafi. Tak myślę. A, zgarniemy sobie to po drodze. Są ważne rzeczy. A tak. No, do widzenia, nie? No. Muszę przyznać, że te obszary zaczynają być coraz bardziej niebezpieczne. Straciłem po drodze dwóch snajperów, więc mamy z głowy snajperów na tym terenie. Ale tu mamy obóz przelewowy. Chryste.
To nie może być to, prawda? Nie, ten obóz przelewowy chyba jest... Prawda tu? Nie... To jest jakiś mniejszy taki obóz. To są tylko części przecież. Nie wygląda mi to na jakąś wielką, skomplikowaną bazę, nie? To już snajperów nie ma, ale... Dobra, cholera, jednak obóz. Przez to dziadostwo nie przejedziemy. Nie, nic z tego. Chyba, że zaraz, zaraz, tu jest. No. Więc możemy się wbić do środka. Oj, tu będzie... Coś czuję, będą ostre potyczki. Okay. Wyczyściliśmy ten wjazd. No ładnie, kurde. Z małego poszukiwania jakiejś części zrobił się wjazd na bazę i to taką poważną bazę, bo ona ma tu trzy czaszki. Sporo zbiorników, insygnia, złom, szyb naftowy. Spoko. Chyba się wkurzyli, co? Dobra, napełnijmy manierkę. Napełnijmy zdrowie i będziemy gotowi do walki. Kurde, no, to będą na pewno tarczownicy. Wrzaską, niech to szlak. Muszę się wycofać z tego. Dobra. Uff. Ta zabawa wymaga, kurde, skupienia jak cholera. Dobra, ale położyliśmy tych gości. Trzeba było wyjść poza zasięg tego wrzaskuna. Jakby likwidowanie tego wrzaskuna, kurde, nie jest prosta sprawa, kiedy człowiek jest pod taką presją. A, dobrze mieć umiejętności, które powodują, że więcej wody nabieram. Praktycznie na jednym zbiorniku można dwa razy manierkę uzupełnić. Siemasz. Jeszcze jest? Tu ktoś biegnie, okej.
Spokojnie. Tu jeszcze ktoś? Słyszałem te cholerne wrzaski, ale... Dobra, niech się tam... Rozwalimy te zbiorniki. Jednego mniej. Jak będą tak przychodzili pojedynczo? Zbierzmy ten złom. Okej. Na pewno te kanistry się przydadzą. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. Pytanie, czy teraz je warto brać? Bum! Najlepsze płomienie, jakie widziałem w grach. Bez kitu. Ile tych zbiorników? 4 z 11. Dobra. Nieważne. Jest złom. Spieszmy złom. Te zbiorniki są gdzieś na hakach tu? Co to jest? No takie jedzenie się trzyma czasami na... Znaczy... Potrafię sobie wyobrazić, że w takich warunkach warto trzymać jedzenie w ten sposób ustawione, ponieważ zwierzęta żadne się do niego nie dostaną. Z wyjątkiem jakichś tam mrówek, ale to nie prawda. Prawda? Czy to jest złomowóz? Powiedzcie, że to jest złomowóz. Siemasz. Tak jest. Fantastycznie będzie można zarobić niezłą kasę, tylko... Znaczy, dużo będzie można złomu, tylko czy ja tu wyjadę potem? Wyjadę. Ale najpierw zajmijmy się. Jakaś cisza niepokojąca, co? Można by już teraz ukraść ten wóz. Okej. Mamy z głowy, tam są kolejne zbiorniki, wezmę sobie jeszcze ten kanister. Najlepsze są te eksplodujące włócznie. Można nimi rzucać na duży dystans. Elegancko. To już 6 z 11. Pięknie się patrzy na te eksplozje. Insygnia, coś czuję, że tu ciężko będzie wszystkie rzeczy. Pięściami. Ciężko będzie te wszystkie rzeczy tutaj odnaleźć. To dopiero pierwsze. A, kolejne punkty doświadczenia. Każde... jakby cała masa achievementów. Wiesz, właśnie to interesuje. Zobaczmy. O, nowe rzeczy Max może robić. To są wyzwania, na przykład na pustkowiach, wszystkie wyzwania i tak dalej. Tak są posortowane według tego, gdzie najszybciej zdobędę punkty. Co mamy nowego? Wow. Więcej obrażeń pięściami, pewnie, że tak. Pas amunicją. O, no, nowy ten, nowy wygląd. Niezłe nawiązanie do Braveheart, co? Okej. Okay. Ale wracamy do tego umorusanego Maxa, którego lubię. Lepsza strzelba. Co my tu mamy? Jeszcze lepsze ciosy. Jeszcze nie do końca opanowałem wszystkie te, które mam tutaj, więc... Na razie sobie uzupełnimy lepszy pas. Okej. Dobra, na czym stoimy? Tutaj są zniszczone te rzeczy. W porządku. Sprawdzę tą drabinę. Jest taki, ten obóz jest taki jakiś... bez większego polotu, jeśli mam być szczery. A skoro tak jest bez polotu, to ja sobie po prostu to poszperam. I zobaczymy się, jak już skończę.
A może byłem w błędzie? Może jest tutaj gdzieś drugie dno, co? Na górze już wszystko przeszukałem, trochę czasu mi to zajęło. I potem odkryłem tu jeszcze tą kładkę. Więc podejrzewam, że przed nami są jeszcze jakieś przygody. Nie było... Kurde, tu jest właściwie to... ta główna część obozu. Możemy wodę uzupełnić, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Proszę was bardzo serdecznie. Zaczynają się sępy zbiegać. Pożałuję, żeś tu przyszedł. To były jego ostatnie słowa. O ty skubańcy. Widzieliście, kurde, jak się rzucił ze ściany? Typhus 1? Jest właśnie, kurde, Max Rokatanski. Wiem, Rokatanski się nazywał. Ja pierdzie. Jaka to jest rzeźnia, jak on się weźmie do roboty. Okej. Okay. No i jesteśmy, kurde, gdzieś w jakichś kanionach. Może trochę pod ziemią, ja lubię być pod ziemią. Najważniejsza rzecz, jaką chcę znaleźć, to są te części do obozu. O kurde, tam coś jest. Ale to chyba pójdę dookoła. Tędy się nie da wejść. Trochę żałuję, że nie ma takiej swobody w poruszaniu się. Że trzeba znajdować drabinki, a na przykład nie można się wspinać po skałach. To by było coś, nie? No, mamy złom. 6 z 10, więc już jest dobrze, już jest 50%. Ostrożnie, stary. Coś czuję, że droga w dół to byłaby strasznie nieprzyjemna tutaj. Spadłem z tej kładki. Sprawdźmy sobie tutaj. Wiem, że to były części. Tam są też insygnia gdzieś dalej. Będę na nie zwracał uwagę, ale... chyba dalej nie przejdziemy. Zabiorę ze sobą ten kanister, może się przyda. Może ktoś będzie do załatwienia. Tam na górze. Tak jak ostatnio. Już ostatnio planowałem to zrobić. Odrobinę inaczej. Połamane do kończyny, kurde. Podnieś, podnieś. No to były poważne zbiorniki na górze i na dole. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest jakieś zejście. Okej, latareczka. Odrobina złomu. Jakieś niepokojące odgłosy, mam wrażenie, że zaraz coś na mnie wyskoczy, okej. Tu możemy też eksplodować to. Ile tam było? Okej. To będzie ostatni zbiornik. Czyli chyba żeśmy wyeliminowali już wszystkich łajdaków, co? To znaczy, że
O, proszę. Obóz jest nasz. Z najważniejszej części do projektu, to muszę znaleźć. Posiedzę tu trochę, może coś będzie się rzucało oczy od razu, a jak będzie to wymagało trochę więcej czasu, no to ten czas poświęcę. Jakby możliwość zbierania złomu podczas gdy Max odpoczywa. W sensie jest offline, ale... ostrożnie, stary. No to jest niebyle co. Zobaczcie, tam na dole coś jest. Tam jest kładka, ale... trzeba będzie chyba tam wrócić. Tam było zejście. Zdecydowanie trzeba tam zejść, okej. Może tędy? Elegancko. Tak jest. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Kurde. To nie było pokrzepiające. Mam nadzieję, że dam radę tam wrócić. Tam można by wskoczyć, gdyby... to była inna gra. Okej. A co tutaj? Ciekawego. W ogóle tu jest szyb naftowy jeszcze do zniszczenia i to jest... ciekawsza rzecz. No i pomijając oczywiście samochód, który też jest do wzięcia, tam jest mnóstwo złomu. Tu chyba jeszcze nie byłem, co? A nie, zważywszy na to, że tu się wszystko pali, to musiałem to być, nie? Okej. Dobrze, że nie zaskoczyłem, chciałem zaskoczyć, a potem bym nie miał powrotu, bo ta drabinka jeszcze była zabezpieczona. Okej. Wygląda na to, że to jest chyba to główne wejście. Patrzcie, jak tam daleko widać ten statek. No to nic, moi drodzy, ja sobie tutaj polatam, poszperam, bo ważne rzeczy pozostały do znalezienia.